Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos i dzisiaj ruszamy na tor imienia braci Rodriguez w Meksyku. Zapraszam serdecznie. A mighty qualifying performance from Mercedes today, with both cars on the front row for the race tomorrow. Witam Państwa bardzo serdecznie na Grand Prix Meksyku, tor imienia braci Rodriguez, dwóch braci Ricardo i Pedro. Ricardo zginął w 1962 roku na tym torze właśnie, tylko wtedy jeszcze nie było Grand Prix Meksyku, wtedy jeszcze to nie była oficjalna runda Mistrzostw Świata. A Ricardo zginął 9 lat później na Nürburgringu. Moi drodzy, tor przebudowano, ostatni Grand Prix w 1992 roku i wznowienie w 2015. Będzie ciekawie, dobrze jest pierwszy w kwalifikacjach, także no to był szok w ogóle, w sumie, bo powiem szczerze, to jest nowy tor, który trzeba ogarnąć i no, on wymaga sporego opanowania, to nie są naprawdę proste rzeczy. Fernando Alonso oczywiście 18 jak zwykle i co, prawie 3 sekundy straty, więc też tradycyjnie 10 Sainz, Nasr, Hulkenberg, Massa, Ricardo oraz Jenson Button, 0,7 straty, przed nami Vettel, Raikkonen, Hamilton i Rosberg. No cóż, zobaczymy jak mi tutaj pójdzie na tym torze, jestem naprawdę bardzo ciekawy, mamy aż 34 okrążenia, to jest bardzo dużo i ojejku, 3 pit stopy. Ulala! No to jest dużo, chyba tyle nie będę robił aż. To jest długi dystans do pierwszego zakrętu. Także tutaj mogę dużo przegrać. Pisaliście mi, żebym nie wciskał gazu do dechy, ale ja nie wciskam gazu do dechy. Musiałem uciec na prawo. Tutaj w ogóle w pierwszym sektorze mam rewelacyjne czasy. Może dlatego, że tutaj jadę bardzo na limicie toru, powiedzmy. I zamknięte Ricardo. Jest, 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 jest. Zobaczymy, który jednak tutaj się utrzymam, bo szczerze powiedziawszy jestem bardzo ciekawy tego. Wiecie, tutaj jeszcze nie było Grand Prix, więc tutaj ciężko mi powiedzieć w ogóle, gdzie ewentualnie można wyprzedzać, albo coś takiego. Kompletna niewiadoma i to jest właśnie ciekawe w takich torach. Tu są bardzo trudne sekcje, to właśnie ten drugi sektor. Tutaj te lewy, prawy, to jest masakra i tutaj się utrzyma i w torze to jest... Ale wolny Hulkenberg, to jest w ogóle masakra. I tutaj trzeba jechać na limicie toru, bo inaczej się po prostu nie zmieścisz. Jeszcze w McLarenie. I tu jest właśnie, wjeżdżamy w sekcję stadionową, gdzie kiedyś był stadion podobno futbolowy. O Jezus, przesadziłem. Myślałem, że się zmieszczę. Trudno, przesadziłem w tamtym zakręcie. Ale to był właśnie taka sekcja futbolowa, taka stadionowa, powiedzmy, tam podobno 20 tysięcy kibiców może siedzieć. Ale szybki Felipe Nasr, coś niesamowitego. Łoj! Daniel Ricciardo, jesteśmy od niego tutaj bardzo szybsi.
Chciałem, że mu się wcisnę, że jednak zostawił mi trochę miejsca. No nie udało się. Ale najlepszą okazją do ataku jest pierwszy sektor, tam gdzie jestem szybszy nawet od Mercedesów. Tutaj, to miejsce, gdzie teraz wjedziemy, to jest taki dawny łuk Peraltada, on był dosyć długi. Teraz jakby jesteśmy w połowie tego łuku, ten łuk właśnie, to jest Peraltada. To jest tak samo jak to macie na czorze Estoril, taki właśnie coś w rodzaju takiego łuku. I po przebudowaniu jesteśmy jakby w połowie tego, wjeżdżamy jakby w połowie tego łuku. W ogóle opony faktycznie się zużywają, więc kurde, serio trzy pit stopy? No nie no, spróbujemy na dwa pojechać, bo na trzy to będzie jednak trochę lipa chyba, chociaż nie wiem. To jest tak niewiadome Grand Prix, bo ja przecież nigdy go jeszcze nie jechałem tak naprawdę, więc... Masakra. Tam widzicie, przy tym bardzo ciasno i od razu jest efekt. Już uporał się Valtteri Bottas z Danielem Ricciardo. I powiem wam, oj, tam znowu walka. Powiem wam, że na tym torze będzie mi się z okrążenia na okrążenie jeździć coraz lepiej, dlatego że po prostu będę jechał coraz więcej okrążeń na tym torze. Ja nie ukrywam, że w próbie czasowej tak naprawdę nie jeździłem okrążeń przed tym wyścigiem. Ja na tym torze kiedyś jeździłem już, to nie jest tak, że dzisiaj odpaliłem kompa i pierwszy raz jadę na tym torze, bo to nie jest prawda. Bo już na tym torze się ścigałem troszeczkę, ale nie żebym wałkował jak gdzie jak jechać, po prostu w jakim miejscu, tak? Więc powiedzmy, że dzisiaj przyjechałem tak, jejku, ja pamiętam, że to było okrążeń z 15 w treningu chyba. Coś koło tego. I to tak naprawdę tylko tyle, nie? Jezu, jak tutaj będę miał żółte opony, to się nie będzie dało kompletnie jechać. Właśnie co się dzieje, nie mogę się w ogóle już mieścić. Także powinno być coraz lepiej z okrążenia na okrążenie, ale niestety opony się nie będą poprawiać. A wręcz przeciwnie. Chyba, który w ogóle jest Hulkenberg po tym moim przesadnym ataku, znaczy ataku, mojej przesadnej obronie. Tu w ogóle jestem bardzo wolny w tym trzecim sektorze, o pół sekundy jestem w ogóle wolniejszy. O ile w pierwszym i w drugim jestem szybszy, to jednak tutaj jestem wolniejszy i to dużo. Już mnie pyknął Bottas. On jest szybszy jednak zawodnik. Czyli nasza kochana wejściowa pozycja siódma. Z przodu zator się zrobił Bottas i Massa. Tam widzę, że jadą już znowu blisko siebie. W ogóle kierowcy zjeżdżają dalej serwisowie, więc opony już na pewno są zużyte. Powiem wam tak, jestem zszokowany zużyciem opon na tym torze. Naprawdę jestem zszokowany. Bo treningi tak na to nie wskazywały. Tracę niemiłosiernie na tej prostej po prostu. Niemiłosiernie. Tutaj jako, że jadę właśnie w ten sposób jak jadę, to zyskuję masę czasu, ale wydaje mi się, że każdy tutaj będzie właśnie wykręcał fast lapy, to tak będzie jeździł, chociaż nie pamiętam jak jest w próbie czasowej, bo w próbie czasowej są tak porąbane, w sensie są tak przestrzegane limity toru, że to jest masakra, nawet wyjazd na tarkę jest czasem karany, to jest w ogóle zgroza. Aż po prostu do przesady, tam akurat jest to w drugą stronę zrobione. Okej. Jestem pierwszy, jest! Cieszmy się tą pierwszą pozycją, póki możemy. Ciekawe, kiedy nas Rosberg dogoni, bo na pewno nas dogoni. A na tym okrążeniu zmieniamy na opony twarde. I zobaczymy, jak się potoczy sprawa, jeżeli chodzi o zużycie opon, bo jeżeli będzie ono bardzo małe na twardych oponach, czego się raczej nie spodziewam, ale będziemy walczyć, bo tutaj można zyskać 20 sekund. Nie wiem, ile trwa pit stop. Bo po prostu takiego wyścigu nie jechałem z pit stopami na tym torze, więc no, zobaczymy. Bo tutaj można naprawdę sporo czasu zyskać, nie? A to może być szansa na wyższe miejsce w takim wypadku. Ok, zjeżdżamy sobie na tej dalej serwisowej. Dosyć spoko zjazd, nie ma żadnego problemu. I teraz, którzy wrócimy na tor? Jestem bardzo ciekawy, za mną Sainz, czyżby on jednak... Nie, też zjeżdża chyba Sainz. Dużo kierowców teraz zjeżdża. No, udało się, całe szczęście. Pewnie powrócę na 6-7 pozycji.
tak może być. No, tak, tak, tak. O Jezu. Vettel. Uj, tu już trafiłem na walkę od razu. Za mną jest Bottas. A więc wjechałem przed Bottasem, więc świetna sytuacja. Zobaczcie, 23 okrążenie. To jest... trudna sytuacja, dlatego że... No nie wiem, czy mógłbym jeszcze przejechać aż tyle okrążeń na oponach miękkich do końca wyścigu. No, będzie bardzo ciężko. Ten stint będzie musiał być piekielnie długi. Już mnie Bottas chciał na Peraltadzie wyminąć. Widzicie, ma opony opcjonalne, więc tutaj kompletnie nie ma żadnych szans. Ciekawe, czy mnie Ricardo dogoni, to mnie też ciekawi. Ja mam zupełnie inną strategię niż reszta stawki, ale tutaj trzeba myśleć, bo... To jest jedyna szansa na tym torze, powiem szczerze. Czyli już wiemy w lidze, który tor będzie masakrą, jeżeli chodzi o opony, bo opony na tym, w tej grze ogólnie są po prostu totalną masakrą do ogarnięcia. Chciałem go wywieźć, chciałem go wywieźć. No, walczyłem dzielnie, ale się nie udało ostatecznie. Ale wolny jest tutaj Bottas. I wywieziony. Jest, udało się. Już raczej z Bottasem nie miałem szans, mnie mignął już od razu i tam już się nie broniłem, bo byłem po prostu już za daleko, ciut za daleko byłem. Czekajcie. Czemu ja wcześniej nie wpadłem na to, by użyć dwóch kompletów twardej mieszanki? Znaczy, w sensie, że na przykład można zjechać na 22, bo już widzę, że się zaczęły zużywać te opony, ale założyć opony twarde, a nie miękkie. Bo założenie opon miękkich na pewno nie wchodzi w grę, bo to będzie dramat na koniec, ale miękkich, przepraszam, twardych, tych w sensie pośrednich, to by nie była taka głupia decyzja. Właśnie, tego to chyba jeszcze... O Jezus. Tego to chyba jeszcze nie robiłem. Właśnie, czemu na to nie wpadłem wcześniej? Tylko zawsze się sugeruje, że musi być miękka, twarda, miękka. No nie, tak nie trzeba przecież. Że tak też możemy zrobić. Nie wiem w sumie, dlaczego gra sama na to nie wpadła. Nie mam kompletnie pojęcia. Wiem, co jeszcze muszę powiedzieć. Otóż zacząłem od tego odcinka, powiedzmy. Znaczy, to się zaczęło w sumie od USA już. Nagrywać do przodu odcinki. Wiecie, dlaczego to robię? Dlatego, że to wynika ogólnie z sytuacji, jaka będzie na kanale, powiedzmy, we wrześniu już. O tym wszystkim opowiem jeszcze w tym filmiku informacyjnym, ale stwierdziłem, że będę nagrywać do przodu odcinki. I teraz tak. Będę się starał te odcinki dawać co dwa dni. Dlatego, żeby nagrać jak najwięcej do przodu, nie? Bo nie chcę wam dawać też odcinków za rzadko w wakacje, bo wiem, że wy bardzo je chcecie, bardzo je lubicie i ogólnie lubicie mnie oglądać, to wam bardzo dziękuję serdecznie. Ale co wam chcę po prostu powiedzieć, że odcinki będą co dwa dni, znaczy będę tak się starał robić, by były co dwa dni. Oj, zjeżdżają już. I będę nagrywał ogólnie, w sensie odcinki będę wysyłał co dwa dni, ale będę je nagrywał częściej. Dlatego, żeby potem w roku szkolnym mieć nieco łatwiejszą sytuację. Ale do czego zmierzam? Zmierzam na przykład do tego, że ten odcinek trafi na kanał prawdopodobnie w sobotę. I wiecie, że to jest akurat weekend, kiedy jest Grand Prix Belgii, w ogóle w końcu Formuła 1. I co wam chcę powiedzieć? Na przykład nie będę w stanie, na przykład uznajmy, że w poniedziałek będzie odcinek, to nie skomentuję na przykład odcinku w poniedziałek Grand Prix Belgii, dlatego, że na przykład nagram ten odcinek w czwartek, 20 sierpnia, choć nie wiem, czy akurat tego dnia, ale w każdym razie może się akurat udać skomentować, bo zobaczymy, czy nagram na przykład w czwartek, ale może być taka sytuacja po prostu, że nie będę
na żywo z wydarzeniami, także to byście pamiętali o tym, że taka będzie po prostu sytuacja, ale wydaje mi się, że tak będzie lepiej, dlatego żeby potem, bo na wakacje wiadomo, czas jest, ale potem naprawdę tego czasu będzie niewiele, a będzie dosyć spora zmiana, jeżeli chodzi u mnie na kanale, odcinki. Także to wam muszę powiedzieć od razu na wstępie, ale o wszystkim się jeszcze dowiecie w tym filmiku informacyjnym. Teraz widzę, że zjeżdżają sobie na kolejny pit stop, a ja tym samym po cichutku przesunąłem się już na wyższe miejsce. No, za mną jest już Hamilton bardzo blisko. Już Hamilton mnie na Peraltadzie chciał wyprzedzać, no i już pyknął. Ale zjechał do prawej. Masakra, kiedyś tak Barrichello Schumachera spychał, czy to Schumacher Barrichello spychał chyba na Hungaroringu. Jejku, to była chwila grozy dopiero. Aj, on ma opony w ogóle opcjonalne. Ojojoj, ciekawe dlaczego. Czyli to wynika z tego, że ma taką strategię, jaką mi ustalili na początku wyścigu. Będzie na pewno musiał zjechać jeszcze raz, a ja... No ja też, ale mam pit-stopy, będę miał mniej pit-stopów niż on. Już mi Raikkonen myka. Oni mają opony opcjonalne, ale wydaje mi się, że mam i tak szybszą strategię. No tutaj przesadziłem ewidentnie. Wydaje mi się, że strategia mniej śledzy pistopów jest, powinna być szybsza, chociaż to nie jest też tak do końca prawda, bo z tego co pamiętam, da się jechać szybciej, ale z większą ilością... Nie, co ja mówię, przecież... O, tutaj pięknie się wcisnąłem. I się odegrał. Nie zawsze przecież to wpływa na szybkość. Bo pamiętam, że były takie wyścigi, że ktoś miał więcej pit stopów i wygrywał. Roberto, puść nas, Roberto. Trzeba by odkocić, gdzie jesteś, 18. Ciekawe w ogóle, co z jego przyszłością będzie, ile się w Formule 1 utrzyma, tak sobie teraz właśnie myślę, bo... Jerunie, święta matko, ale jesteś wolny. Ło! No to było przesadzone. I na tym okrążeniu pit stop, moi drodzy, i zmieniamy sobie na opony twarde. Po raz chyba piąty daję, że twarde. I to jest nasz ostatni pit stop, moi drodzy. Ostatni. I jedziemy mniej pit stopów niż wszyscy, także to jest niesamowite. A przypominam, oni muszą jeszcze raz zjechać. Przynajmniej niektórzy, bo niektórzy jeszcze chyba nie zmieniali opon. I proszę bardzo, zjechał Vettel. Jesteśmy już przed Vettelem. I teraz jestem ciekawy jego tempa. On raczej na pewno będzie miał opony twarde w tym momencie. Ciekawy jestem właśnie, czy będzie ode mnie szybszy. Powinien teoretycznie być szybszy, ale w sumie też ma jeszcze jakąś odległość. Nie wiem, to jest 10, znaczy to jest 11 kółek. Ciężko mi powiedzieć. Tam już Ricardo i tam taki zawodnik Ferrari, który na pewno ma już zużyte opony. To jest to, co mówiłem. Oni muszą jechać na 3 pit-stopy, ja tylko na 2. I teraz będzie ciekawsza sytuacja jeszcze, bo oni... Co jechali teraz na 3 pistoły, będą mieli twarde opony, czyli takie same jak ja, więc teoretycznie nic nie stracimy. Bez sensu w ogóle strategia jazdy 2 razy na miękkich. Znaczy nawet 3 razy na miękkich. Już zjeżdża Daniel Ricciardo. Już jestem, proszę państwa, czwarty, a więc... No, ciekawa sytuacja, zobaczymy... Bottas chyba też zjechał. Czy mnie Vettel dogoni? To mnie bardzo ciekawi. W ogóle tak chcę wam teraz powiedzieć, póki jest to moment, że bardzo duża szansa jest, że właśnie w przyszłym sezonie
Będziemy się ścigać w Ferrari, moi drodzy, czyli tym teamie, który pamiętacie był w głosowaniu i to była bardzo wyrównana walka wtedy i stwierdziłem, że jak teraz wybieram McLarena, to teraz biorę Ferrari. Tylko zastanawiam się jeszcze, czy Raikkonena, czy Vettela. Wziąłbym w sumie Vettela, bo Vettela chyba nawet bardziej lubię niż Raikkonena, ale z drugiej strony nie jestem pewny przyszłości Raikkonena. Właśnie jego Formuły 1, prawda? Jeżeli to byłby jego ostatni sezon w tym roku w Formule 1, co myślę, że powinni ogłosić za niedługo, no to bym wziął Raikkonena, jeżeli nie, no to bierzemy Vettela. To zobaczymy. Jeżeli... Kurde, teraz naprawdę nie wiem, który kierowcę wziąć. Albo Vettela, albo Raikkonena na 100%. Bardziej byłbym za Vettelem, ale zobaczymy. Mówię, bo po prostu Vettela bardziej lubię niż Raikkonena jakoś tak. Chociaż mówi się, że ogólnie Raikkonen jest drugim najbardziej lubianym kierowcą Formuły 1. A już na lewie mówiłem, dlaczego polubiłem ostatnio Vettela, dlatego po prostu, że się zmienił jako zawodnik. Wyprzedzamy za chwilę Willa Stevensa, znaczy myślę, że damy się zdublować. Bo jednak to jest zawodnik wolniejszy od nas, zdecydowanie, tutaj jest parę sekund na okrążenie. Na tempo mam naprawdę bardzo dobre, naprawdę utrzymuję. I co mogę powiedzieć, Raikkonen jest ode mnie szybszy, ciut. I Vettel też jest ode mnie ciut szybszy, parę dziesiątych na okrążenie, tak mniej więcej są takie różnice. O nie. Wiedziałem, że będzie tutaj walka. Taka malutka walka. O, mogę uczyć sobie dalej DRS-u. No i cóż, 29 okrążenie, no i co mogę powiedzieć? Raikkonena nie dogonię, ale czy Vettel mnie dogoni, to się zastanawiam bardzo nad tym, powiem szczerze. Mam nadzieję, że nie. I zyskam na tym całym moim manewrze strategicznym, no powiedzmy sobie szczerze, chyba z dwie pozycje, tak? Bo przez to wyprzedziłem Vettela i Bottasa z Ricardo. No nie wiem, czy byłbym w stanie walczyć, to ciężko mi powiedzieć, więc zyskałem albo dwie, albo trzy pozycje na tym manewrze. Przed nami Sergio Perez i tutaj może nie być tak łatwo jak ze Stevensem. Co pokazał Raikkonen, który stracił chyba ponad sekundę na tym całym dublowaniu. W ogóle Vettel też zaczął powoli tracić, więc tutaj naprawdę mam świetne tempo. Nie, teraz go myknę Pereza. O Jezus, ale tutaj było groźnie. To jest właśnie bez sensu w tej grze jednak. Ona nie jest złą grą, tylko po prostu ma błędy, które mam nadzieję Codemasters w końcu wyeliminuje, tak? Bo ileż można czekać? Oj, tutaj przestrzeliłem. Zagapiłem się. Czemu ten tor ma tyle asfaltu, cholipka, no? Więcej, kurczę, tego, więcej piasku, czy się brzało, więcej żwiru, a nie asfalt, jak w Abu Dhabi. Wszędzie asfalt, bez sensu. Vettel przy takim tempie mnie nie dogoni, nie ma opcji. Mam nadzieję, że moje opony też wytrzymają, bo są już mocno pomarańczowe z przodu. No, moi drodzy, Vettel jest naprawdę daleko, to są 3 sekundy, to jest... Nie do odrobienia w jedno okrążenie, no chyba, że wypadnę z toru, to wtedy tak, ale... No naprawdę, szokujące po prostu, że boty pojechały na 3 pit stopy, a ja na 2 i udało się to na 2 pojechać. I raczej to pan już nie pęknął, bo już jest, że tak powiem, za mały dystans do końca wypękły. Ale w każdym razie, no fajny wyścig nawet. Bardziej tutaj pomogła mi strategia niż tempo. Rosberg, brawo dla zwycięstwa. Ale cóż, trzeba na torze też myśleć. Tutaj nie tylko liczy się tempo, ale też myślenie, moi drodzy. Też myślcie na torze. Nie tylko walczcie do końca, ale również myślcie na torze, co robicie. I musicie też mieć trochę też, wiadomo, szczęście. Musicie przewidywać parę rzeczy, co się może wydarzyć. Czwarte miejsce w Grand Prix Meksyku. Fantastyczny wynik po nieudanym Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Fantastycznie, lepiej od Vettela. Coś niesamowitego. Naprawdę brawo dla nas, serio. Czwarte miejsce, niby to wiecie, najgorsze, bo przed podium, ale wydaje mi się, że jednak to było najwyższe, na co nas było dzisiaj stać. Najwyższe. Tutaj wydaje mi się nawet, że pozycja dla nas by się należała pozycja 7-8, coś koło tego. Wszyscy ukończyli wyścig, także to jest niesamowite. Nikt nie dostał kary, także pięknie boty.
8 miejsce mamy w klasyfikacji generalnej, mamy stratę do masy 14 punktów, to nie jest dużo. No już Roman Grosjean utraci masę, to już prawie chyba, no już tutaj no nie 100, ale 80 mniej więcej. I McLaren Honda traci no już dużo do Infinity Red Bull Racing. Dobrze moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Jeżeli tak było, to dajcie łapkę w górę, będę wam bardzo wdzięczny. Skomentujcie ten filmik, zasubskrybujcie kanał, by mieć informacje o nowych filmach. Zaglądajcie również na Facebooka, na mojego Twitcha oraz na moją stronę internetową www.polskifanf1.zgora.pl. Dziękuję wam jeszcze raz i w przyszłym odcinku ruszamy na Grand Prix Brazylii na torze Interlagos. Przedostatni wyścig sezonu. Trzymajcie się, cześć!